witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Max. Jak tam? Co słychać? Koniec wakacji? No kurwa, widzicie? Jak te dwa miesiące szybko mija. Wakacje były, wakacje się skończyły. Czas do pracy. Czas do szkoły przede wszystkim. Mój Kuba to już widzę, że już dramat swój przeżywa, jeżeli chodzi o szkołę. Jak tylko zacznie się temat szkoły, to od razu wychodzi z pokoju. Dla niego, słuchajcie, szkoła kurwa jeszcze nie istnieje. Już w ogóle. Jak temat szkoła, to od razu on się wyłącza, teleportuje się do swojego pokoju i po prostu tematu nie ma, nie? Słuchajcie, ja taki byłem kiedyś taki sam. No ale co zrobić, słuchajcie? Wakacje i po wakacjach. W gastronomii chociaż wakacji nie ma, bo ta naprawdę gastronomia, a więc kuchnia, jak przychodzi sezon, to zapierdala i to ostro. To naprawdę ostro. Ja nigdy przez 8-9 lat, jak pracuję w gastronomii, wakacji tak naprawdę nie miałem. Znaczy mój pierwszy urlop to był dokładnie rok temu. Właśnie ja pracowałem w restauracji Bachus. To miałem tydzień wolnego. Wtedy sobie pojechaliśmy z moją kobietą i z Kubą nad morze. I to był mój pierwszy, słuchajcie, urlop po 7 latach pracy. 7-8 latach pracy w gastronomii. Urlopów żadnych nie było. Tutaj, gdzie teraz pracowałem, na Osinowie, też, słuchajcie, są urlopy. To jest bardzo, kurczę, dla mnie dziwne. Byłem bardzo zdziwiony. I to aż 2 tygodnie urlopu, słuchajcie. Znaczy, jakby taka tendencja była, słuchajcie, we wszystkich restauracjach, to byłoby pięknie i cudownie. Ale tak nigdy nie będzie, bo tak naprawdę, słuchajcie, największy zarobek dla pracodawcy to jest właśnie, dla właścicieli restauracji to jest właśnie sezon. Sezon przychodzi, jest wylew tych wszystkich kurwa pacanów, którzy przyjeżdżają i łażą po tych restauracjach. Dla gastronomii, dla kuchni to są po prostu totalne pacany, nie? Bo jakbym ja miał decydować o tym, kto ma przychodzić do restauracji, to jako pracownik bym wszystko pozamykał w pizdu. Bo to jest największy, słuchajcie, zapierdziel. Największy zapierdziel to jest właśnie w sezonie. Ja pamiętam, jak pracowałem, słuchajcie, moje początki właśnie w restauracji Portowa w Kołobrzegu. Tam, kurwa, nie było nawet dnia wolnego. To się po prostu zapierdalało. Tam robili niektórzy po 300, kurwa, 60 godzin. Tam po prostu było piekło. Tam była taka prawdziwa, kurwa, gastronomia. Przychodził sezon, czerwiec, lipiec, sierpień, po prostu Armagedon, apokalipsa. Ale słuchajcie, fajna ekipa była, to pamiętam. To aż się tam chciało po prostu chodzić do tej pracy. No, fajna ekipa była. Fajnie tam w ogóle było, fajne mam wspomnienia. No ale dobra, słuchajcie, no co, po wakacjach branża growa, jeżeli chodzi o komputery, niedługo wystartuje. Wiesz, ci, co się interesują grami i tą całą branżą gier, to wiedzą, że już od września zaczynają się wysypy największych hitów. Boję się tylko, że z tych największych hitów, z kilku największych hitów, może kurwa dwa będą w miarę fajne gry. Cała reszta to tylko po prostu jedno wielkie szkurde szambo. No ale zobaczymy, no nie ma co na razie prognozować. Czas się po prostu przygotować. Ja jestem przygotowany, słuchajcie, nie na gry, ale na to, żeby przyjąć swojego syna. Tak, słuchajcie, bo spłodziłem syna. Choć to jeszcze, słuchajcie, to może nie taka daleka droga, bo to jeszcze 2 miesiące. Choć tutaj prognozy są takie, że w naszym przypadku ten syn po prostu pojawi się wcześniej. Nie wiem, pcha się idiota na ten świat, zamiast w tym brzuszku sobie, kurwa, leżeć. Zero problemów. Zero kłopotów. No ale no co zrobić? Więc ogólnie, słuchajcie, mój czas prywatny będzie jeszcze bardziej ograniczony niż jest teraz.
No ale takie życie jest, słuchajcie, no. Są rzeczy ważne i ważniejsze. A więc zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie. A wy do szkoły. Uczyć się, kurwa, pilnie. Teraz tak właśnie tak gadam z moją narzeczoną na temat przyszłości Kuby, bo on już ma 14 lat. Tak za bardzo, tak, znaczy on to tak bardziej chyba, jeżeli chodzi o zawód, to on tak bardziej, słuchajcie, wybiera być rolnikiem. O, tam ciągniki, kurwa, przyczepki, traktory, jakieś tam inne, kurwa, kombajny. On takie rzeczy po prostu uwielbia. A więc najprawdopodobniej, z tego co widzę, będzie chciał iść właśnie w tym kierunku. Nie wiem dokładnie w jakim, bo ziemi żadnej nie mamy, więc uprawiać, kurwa, nic nie będziemy. Chyba że marchewkę i cebulę przed domem. No zobaczymy. Teraz tak ogólnie patrzyłem, słuchajcie, nawet gadałem niedawno z moim kolegą. To on właśnie też ma syna, tylko on już ma syna 19 lat. I tak bardziej chce go, tak z nim rozmawiał i z tego tutaj wszystko wychodzi, że teraz ogólnie takim przyszłościowym, słuchajcie, zawodem to jest zawód grafik, znaczy tam grafik, tak? Czy tam, kurwa, osoba, która, słuchajcie, produkuje gry. Są ponoć bardzo fajne, jest fajna szkoła we Wrocławiu, z tego co tam pamiętam i kojarzę, która właśnie uczy młodych ludzi tworzenia gier. To, słuchajcie, branża gier przez większość osób jest wyśmiewana, tak? Co to w ogóle jest? Kurwa, grasz w gry, kurwa. Ja pierdzielę, ty 35 lat, stary koniu, grasz w gry. A zawsze się pytam, a ty co robisz? Chuj, siedzisz na tym fotelu, kurwa, dupskiem i patrzysz, kurwa, w jakieś seriale, kurwa. Durne, kurwa, na telewizji, nic innego więcej nie robisz, no. Ja jakoś nie komentuję tego, co ty tam oglądasz, a ty, kurwa, komentujesz to, co ja robię. Ale słuchajcie, branża gier jest taką branżą, która się bardzo rozwinęła i się rozwija coraz bardziej. Szczególnie branża nasza polska. Ja gdybym teraz, słuchajcie, się cofnął w lata młodzieńcze, a więc wyboru mojej edukacji, to poszedłbym na informatyka, w sensie stricte właśnie produkcja gier. To jest po prostu zawód z przyszłością. Tym bardziej, że branża gier, słuchajcie, z roku na rok ma coraz większe zarobki. Te wszystkie firmy, znaczy nawet, no, patrzcie nawet na nasze podwórko, tak? Wszystkie praktycznie firmy polskie przyjmują non-stop jakichś nowych ludzi, coraz bardziej się rozwijają. Coraz większe plany na przyszłość swoich firmy, co też wiąże się z tym, że będą potrzebować zdolnych ludzi. A więc naprawdę, jeżeli ktokolwiek, kurde, interesuje się grami, grafiką, nie wiem, programami, ja tam na tym się kompletnie nie znam, to ja naprawdę bym walnął, kurde, właśnie do takich szkół. Bo to jest przyszłość, słuchajcie. Tylko ja mówię, no to trzeba lubić, robić, kochać, siedzieć przed monitorem 48 godzin i tam napierdalać, kurwa, tą klawiaturę. No zobaczymy. Jak to będzie. Choć myślę sobie, że już mój syn, jak już się urodzi i już dorośnie, to ja nie wiem, to... Jak już teraz, słuchajcie, tak branża technologiczna jest rozwinięta, to ja nie wiem, co będzie za 20 lat. Wiem, co będzie za 20 lat. Wiem, co będzie za 20 lat, słuchajcie. Za 20 lat będę miał 55 lat. Dramat. Jezus Maria. No ale dobra, słuchajcie, ja mam nadzieję, że spędziliście te wakacje w miarę fajnie, pozwiedzaliście sobie, byliście tam, gdzie chcieliście, spełnialiście swoje marzenia, jeżeli chodzi o wycieczki. To jest w życiu, słuchajcie, najważniejsze, by realizować się i spełniać swoje marzenia. Czasami z tymi marzeniami jest chujowo, ale jeśli jest taka możliwość, to słuchajcie, trzeba robić wszystko, żeby swoje, słuchajcie, marzenia spełnić.
ja to czynię cały czas. No i tyle, słuchajcie. Zapraszam Was na swój kanał. Komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie, słuchajcie. Chciałbym, słuchajcie, dożyć, jak mój syn już będzie taki w miarę już dorosły, żebym mógł go spokojnie utrzymywać z mojego kanału na YouTube. Nie będę musiał pracować nigdzie, posiedzieć w domku i nagrywał sobie filmiki. Jest to możliwe, a więc trzymam kciuki za siebie. Trzymajcie się, pozdrawiam. I do szkoły. Uczyć się, kurwa. A co? Hejo.